kiedy wsiadam do samochodu, włączam silnik i jadę, to wiem, że mój samochód będzie jechał tak długo, jak długo ma paliwo w baku. Chyba że wcześniej postanowię, że ma się zatrzymać. Na pewno nie zrobi mi takiego numeru, żeby stanąć, mając jeszcze na przykład 1/4 baku i powiedzieć: nie dam rady, dalej nie dam rady. Kiedyś zastanawiało mnie, co to znaczy nie dam rady. Zdarzyło się coś, co mi bardzo dało do myślenia na ten temat. Chodziłem wtedy na siłownię, a jakiś taki miałem czas takiego dbania o siebie bardziej fizycznego, ale nigdy nie lubiłem się wysilać fizycznie. No więc chodziłem na tą siłownię i potrafiłem tam jakiś określony ciężar wycisnąć 13-14 razy na ławce takiej leżącej, tak, rękami. I wtedy właśnie kończyłem takie wyciskanie, 11 raz, może 12, już wiem, że już nie dam rady, już dalej nie dam rady, jeszcze tylko raz. I to z trudem. I wtedy stanął nade mną trener, bardzo sympatyczny taki Piotrek, i mówi do mnie: dawaj, 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 jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No to dałem radę jakoś, jak on tak powiedział. Jeszcze raz. Potem jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Wycisnąłem wtedy, jak mnie pamięć nie zawodzi, trzeba podziękować. Wycisnąłem wtedy 24 czy 25 razy, daleko, daleko poza swoje możliwości. Od tego czasu nie dawało mi spokoju. Co to znaczy nie dam rady? Bo ja naprawdę nie dawałem rady. Ja byłem pewien, że nie dam rady. Komandosi Navy SEALs, amerykańskie jednostki specjalne, jednej z najlepszych jednostek komandosów na świecie, to są super ludzie, nadludzie, mają takie powiedzenie, że kiedy padasz z sił, kiedy już wiesz, że nie dasz rady, to jest dopiero 70% Twoich możliwości. Cały ich trening polega na uczeniu się przekraczania tej bariery, kiedy już Ci się wydaje, że dalej nie możesz, kiedy Twoje ciało odmawia, więc to nie jest wymyślone. Profesor wychowania fizycznego z Ameryki, z Republiki Południowej Afryki, Tim Knox, napisał książkę i sam jest sportowcem, maratończykiem, przebiegł 70 maratonów, ultramaratonów, wie, o czym mówi, wie, co to znaczy nie dam rady. On postawił taką tezę, że to nie ciało mówi Ci, że nie dasz rady, chociaż opadasz z sił, chociaż nie jesteś w stanie już unieść ręki, że nie dam rady to sygnał z mózgu. To sygnał z mózgu, który chroni Twoje ciało, a przez to chroni siebie przed przekroczeniem bariery, z której nie ma już powrotu. Przed przekroczeniem bariery jakiegoś uszkodzenia. I dlatego dużo wcześniej niż ta bariera faktycznie istnieje, on Ci mówi, że już dalej nie dasz rady. Jego badania potwierdzają inne badania z Uniwersytetu Bangor w Walii, w Anglii, gdzie przeprowadzono ciekawy eksperyment. Wzięto drużynę rugbystów, czyli takie chłopy prawdziwe, mocne. Posadzono ich na rowerku stacjonarnym. Zadanie dostali takie: przez 5 sekund, tylko 5 sekund, pedałować na maksa, najmocniej jak potrafisz, najmocniej jak się da naciskać pedały. Potem mieli pedałować na mniej więcej 90% swoich możliwości, tak im powiedziano, najdłużej jak się da, do utraty sił po prostu. A następnie bezpośrednio po tym wytrzymałościowym ćwiczeniu takiego dotarcia do granic swoich możliwości mieli znowu powtórzyć to 5-sekundowe pedałowanie na maksa. Później po zakończeniu tego ćwiczenia poproszono ich, żeby określili na skali od 6 do 20 punktów, gdzie 20 to jest skrajne zmęczenie, dalej nie dam rady, swój poziom obciążenia w trakcie tego ćwiczenia. Średnio ich subiektywne odczucie, na ile się wysilili na tej środkowej części tego ćwiczenia, to było 19,6, czyli można powiedzieć, ludzie dotarli do granic swoich możliwości.
Co ciekawe, kiedy potem zrobiono pomiar siły pedałowania w czasie tych ostatnich 5 sekund, kiedy znowu mieli pedałować najmocniej jak potrafią. Oczywiście to był gorszy wynik niż na początku, bo byli już zmęczeni. Pedałowali słabiej niż na samym początku tych ćwiczeń, ale pedałowali 3 razy mocniej niż na końcu tego ćwiczenia wytrzymałościowego, do którego podobno dotarli już, nie mając więcej sił. Jak to jest możliwe, że oni, będąc totalnie wyczerpani, co sami potwierdzili, byli w stanie jeszcze przez parę sekund pedałować 3 razy mocniej? Oni na pewno nie zdawali sobie sprawy, że to nie ich ciała się poddały, tylko poddał się ich mózg. Kiedy następnym razem przyjdzie ci do głowy: nie dam rady, ja już nie dam rady, pomyśl o tym.